To ja mam pytanie do pana posła Jerzego Fedorowicza. Podczas prac w komisji nad projektem uchwały użył pan słowa tolerancja w kontekście pozytywnym. Czy byłby pan gotów podzielić pogląd, że zamiast o tolerancji lepiej jest mówić o cnocie wyrozumiałości i łagodności? Łagodność to opanowanie słusznego gniewu, a wyrozumiałość to miarkowanie w słusznym wymierzeniu kary. Święty Wincenty a Paulo powiedział: nigdy nie słyszałem, aby jakiś heretyk nawrócił się siłą elokwencji czy wyszukanego wywodu, ale za to słyszałem, że nawrócił się łagodnością. Święty Franciszek Salezy mówił z kolei, że duch słodyczy jest prawdziwie duchem Bożym. Łatwiej jest zrozumieć jakąś prawdę bądź przyjąć upomnienie, gdy się je wypowiada serdecznie. Czym w tym kontekście, panie pośle, jest tolerancja? Czyż nie jest ona, panie pośle, cechą niebezpieczną? Czyż nie jest ona cechą mogącą skłaniać w tym kontekście do obojętności i do relatywizmu? Dziękuję.